Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wymienić kość z systemem operacyjnym Atari Falcon. Zapraszam. Dlaczego wymieniać TOS? Przyczyn może być wiele. Po pierwsze, możemy mieć stary TOS, który nie obsługuje wszystkich wersji językowych, a na przykład chcę mieć język angielski, lub też jak w moim przypadku mamy wersję TOS 4.0.1, która ma kilka błędów w obsłudze procesora DSP, natomiast wersja 4.0.4, którą będę tutaj instalował, tych problemów nie ma, więc czasami warto to zrobić. Teraz, aby dokonać tej zmiany, potrzebujemy tak naprawdę tylko śrubokręta, nowej kości z systemem operacyjnym TOS i to tak naprawdę wszystko. Musimy rozłożyć obudowę, odpiąć klawiaturę i oczom naszym ukazuje się wnętrze Falcona. Tutaj widzicie baterię, która podtrzymuje pamięć komputera, czyli na przykład przechowuje dane o dysku twardym. Niestety te baterie umierają z czasem i powoduje to trochę problemów. Na PC-cie wystarczyło tą baterijkę wymienić. Tutaj niestety wbudowana jest w ten chip, który tutaj widzicie. Dobrym pomysłem jest wymienienie jej sobie i wbudowanie jej w podstawkę, tak jak ja tutaj sobie to kiedyś zrobiłem. Tutaj widzicie, w tym komputerze mam jeszcze trochę dodatków, na przykład tutaj jest karta Blow Up, która trochę umożliwia bawienie się grafiką, przyspieszeniem taktowania procesora i tak dalej. Natomiast tutaj widzicie rozszerzenie pamięci dodatkowe o 4 MB. I teraz pod tą płytką rozszerzenia tutaj jest procesor główny. Właśnie tutaj ten czarny kwadrat to jest radiator na procesorze. Natomiast my musimy dostać się pod rozszerzenie pamięci. Tutaj widzicie, jest kość z TOS-em. I teraz uwaga, jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, to te kości mają ścięty jeden bok i trzeba koniecznie wsadzić nową kość w tej samej orientacji, czyli ściętym bokiem, znaczy rogiem ściętym w tym samym miejscu, w którym ścięty róg był na poprzedniej kości. Po włożeniu nowej kostki składamy komputer i możemy tak naprawdę wytestować, czy wszystko działa. Jeżeli nie działa, można po prostu to wyjąć, przedmuchać sobie te styki i wsadzić jeszcze raz, powinno działać bez żadnego problemu. Także sprawdźmy.
No więc to wszystko. Tak naprawdę widzicie, operacja jest prosta, bezbolesna i tak naprawdę każdy może ją wykonać. Więc jeżeli wpadnie wam w ręce taka kostka lub naprawdę musicie zmienić język systemu, polecam w sumie, czemu by nie. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Cześć.